Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology. Tym razem będziemy robić Metal Slug 4, ale na początku będzie synchronizacja lewo, prawo, lewo i prawo. Więc tak, dziś będziemy robić Metal Slug 4, jak już mówiłem. Jedną z tych moich części, których niezbyt ogrywałem, bo najbardziej to ogrywałem właśnie te 1-2 X oraz 6 i 7, a właśnie z 4, 3 i trochę tak z 5 u mnie nie jest zbytnio dobrze, ale no cóż, no. Way more. Intro jakieś tu jest. Lol. Tego nie wiedziałem. Ale zobaczymy sobie, no. Cóż, może to wyjaśnię mniej więcej fabułę. Nie wiem, czy to są jakieś głosy, bo mam włączony kompletnie dźwięk, ale... No, nie ma znowu. Dobra. Tutaj mamy dwóch nowych bohaterów zamiast... Nie pamiętam tamtych, ale mamy Trevora i Nadię. To są dwóch bohaterów nowych, ale oczywiście będziemy sterować Fio. Misja pierwsza, start. O, to jest właśnie ona. Ono tu jest. Ale ogólnie nic się tutaj nie zmieniło zbytnio. Tylko jak widzicie, zmienił się pasek, że nie ma paska zdrowia, które właściwie nie było na w ogóle potrzebne. No i jest pasek ochrony. Tutaj włącza się co jakiś czas. Zbieramy tutaj jakieś medale, które niezbyt więcej robią, ale chyba one dają nam hajsek, bo zbieramy wszystkie. Ale dobra. No jak nie widzę tutaj jakichś innych zbytnich zmian poza właśnie takich poza takimi bardziej stylistycznymi niż jakimiś ważniejszymi. No poza tymi dwoma nowymi bohaterami to już jest kompletnie coś nowego, czego nie było już po Metal Slugu 2. Dopiero w Metal Slugu 2 wprowadzono nowych bohaterów, czyli właśnie Fio i tych dwoje innych. Kurde, ale zapomniałem, jak tamta blondyna się nazywa. Zbawiam blondyna, bo jest blondyną. No i znowu ten zimny pasek. Co tu chodzi w ogóle z tym paskiem? Nie rozumiem. Mamy jakieś 3 teraz medale czerwone, z jakiegoś powodu one się zmieniają w ogóle. Nie garnę tego. Mogę to jakoś zestrzelić? Niestety nie. A jeszcze oni mają... Ci zakładnicy mają teksty. Właśnie help i thanks. Wcześniej tego raczej nie widziałem. Ale to akurat dobrze pamiętam. I teraz też tak jakby sterujemy tym zakładnikiem. I to jest świetne. No nie, mam świetnie. Zarąbiście. O, on. On jest tutaj. To jest ten, którego podmieniono. No, czyli nimi nie możemy sterować, bo... Bo jak widzicie, no jest to dla fabuły, jak widać, związane. I właśnie są teraz potrzebni nowi rekruci, których mamy tutaj. Oczywiście ja wam niestety nie pokażę, bo już mam sentyment do tej Fio i chyba już ją zachowywał do końca tej serii. Poza niestety... poza niestety Metal Slugiem Advance, Mission 1 and Mission 2. Bo niestety tam Fio nie ma. W świecie. Dlatego niestety... Terrific. Aha, czyli za to zostaje jakieś punkty dodatkowe. Spoko. No co, dowiedzieliśmy się nowej rzeczy, ale na serio, Metal Slug 4 to jest chyba ta część, którą niezbyt dużo grałem. Tak samo jak Advance i... Ej, patrzcie! Reklama chyba pierwszego Metal Sluga to była. Lol. Dobra, i pierwszy boss, który... O kurde, sterowiec. A. Walczymy ze sterowcem.
Olur. Merhaba. Już myślałem, że takie what, już, cała walka. Nie postarali się. Ale nie, no to jest za łatwe. Ta walka jest za łatwa. Albo ja już mam, nie wiem, jakiegoś skilla z jakiegoś powodu. Metal Slugu. Nie, to jest za łatwe. Nie, to nie było w stylu Metal Sluga. To nie było w stylu Metal Slugu. Eri. No. Przypomniało mi się. Eri zastąpiono. Ale nie pamiętam, jak ten gość miał na imię. 5 minut już przeszliśmy pierwszą misję, no. No proszę was. Jeżeli dobrze pójdzie, to w 30 minut zmieszczę się z jedną pierwszą częścią. Z całą częścią. I to jest nowa broń w całym Metal Slugu, czyli podwójny Heavy Machine Gun. Jeden tak właściwie z moich ulubionych broni w siódemce. I szczerze sądzę, że teraz zostawiam pulgę. No i jak widzicie, mamy też nowego sługa w tej grze. Czyli właściwie ten, którego cały czas używał wróg. Czyli tego, nie wiem, bombowca, nie wiem, jak to nazwać. Wyrzutnie raku. Nazwijmy to wyrzutnym rakiem. Ale nie będziemy pochopnie takich rakiet. No nie, świetnie, już? Serio? Ledwie co do tego wlazłem, już to rozwaliłem. Co się, moi drodzy, nazywa szczęście? Znaczy nieszczęście, tylko niesamowity pech. No, znowu ta barykada. Serio, już w trójce się z nią męczyłem. Świetnie. No oczywiście Pixel zamiast ratować swojego tyłka, to wchodzi pod gąsienicę czołgu. Zarąbiście. Jestem genialny po prostu. Oczywiście rozwalamy bombami, bo to jest najprostszy i najszybszy sposób przede wszystkim. Bo nie chcemy tu spędzić kilku godzin, dni, lat, uniwersum. Już się dowiedzieliśmy, ile lat ma uniwersum, więc dobrze o tym wiedzmy, że to by długo trwało. Dobra, mamy list jakiś. Chwila, piję się herbatę. Zapomniałem, że tu się nie... No właśnie. Zapomniałem, że tu nie można zastopować rozgrywki startem, tylko trzeba selectem. Na PSP. O! No i teraz już kaszel się będę. Jest bardzo fajne. Widzę, że w tej grze jest strasznie dużo postawione na strzelanie, ogólnie takie posługiwanie się bronią, jak się jest w jakimś pojeździe. By nie było w poprzednich Metal Slugach. Kurde, musimy się teraz przynajmniej nie zabić. Świetnie. Po prostu Isaac mi się przypomina teraz. Pamiętajcie, ludzie. Jeżeli gracie w Isaaca, pierwsza zasada. Nie wolno się drapać. Nie wolno się drapać. To jest pierwsza rzecz, jaką musicie zapamiętać, jeżeli chcecie grać w Isaaca. Nigdy nie wolno się drapać. No. Ale no całkiem to jest sprytnie zrobione, bo praktycznie jesteśmy cały czas nieruchomo, tylko że po prostu scenaria się porusza i od czasu do czasu też ta ciężarówka, nie wiem, jak to nazwać, nie znam się serio. Świetnie. Zarąbiście po prostu, nie wiem, epicko. 2 na 10. Okej. Okay. Ej, mam takie dziwne déjà vu. To są takie... Nie wiem, na serio, jakbym już tutaj był kiedyś na tej scenerii w Metal Slugu. Chyba w jedynce to jeszcze nawet była. Tak, podobna sceneria była w jedynce. Lol.
No nie! No nie, almost. A ty gościu, co robisz? Nie no, może i zginąłem, ale na serio, zapatrzyłem się na tego gościa, co on tu robi w ogóle. No i rozwałka kompletna z podwójnymi heavy machine gunami. No serio. Ta broń to jest po prostu... To jest Rambo w czystej postaci. To jest Rambo w czystej postaci. Szkoda tylko, że amunicja z heavy machine guna tego pojedynczego nie działa na ten podwójny, w sensie, że wiecie, że na przykład daje nam tylko połowa amunicji, żeby do obydwu broni było. No ale no co? Coś za co? Nie można mieć wszystkiego. Okej. Okay. Tutaj... Granaty rzucają w ogóle... Co oni robią? Granaty rzucają. Na most. Drewniany. Na którym monitor są. To jest... nieprzemyślane i... w związku z czym głupie. Czasami na serio ta gra może... A tu mi przypominała z Metal... Z Metal Slug'a dwójki. Albo trójki. To jest kolejny boss. Ale na serio, tamten gościu znowu... On znowu żyje. Dlaczego? On znowu żyje. To jest niemożliwe. On jest jak Ganondorf. Z Zeldy. Po prostu... No mówię wam, no Ganondorf w czystej postaci. Jeżeli ktoś nie grał w Zeldę, to polecam i wtedy się dowie, o co mi chodzi z Ganondorfem. Albo poczekasz, aż kiedyś zrobię Let's Play z Zeldę. Też może. Bo serio, Zelda to jest jedna z moich ulubionych RPG-ów. Czyli to jest mój ulubiony RPG. Ja niezbyt gram w RPG-i, jak już dowiedzieliście i nie, wraz z Sonic Chronicles oraz Final Fantasy 3 to są moje ulubione. To jest taka moja trójca święta z moich ulubionych RPG-ów. Zostałeś pokonany, sorry. Ale i tak znowu wróci, jak Eggman. Wróci jak Eggman, wróci jak Ganondorf, wróci jak... Nie wiem, co jeszcze wraca cały czas. Nie wiem. Zima nie, bo to różnie bywa. Ale no... Jak deszcz, o! No! Ej, tego nie pamiętam. Czyżbym odkrył... jakąś sekretną drogę? Czyżbym odkrył sekretną drogę? Co jest bardzo prawdopodobne, szczerze mówiąc. Niedźwiedź. Omega Yeti. Ile tych Yetów jest? No misiu, nie możesz mi pomóc. Great! A gdzie to było? Ej lol. Byłem bałwankiem. Ale beka. Beka stopa. Spoko. Ale lecimy, żeby było spoko wszystko. Thanks. Okej, okay, thanks. Thanks man. Na serio nie cierpię tej broni. Na szczęście możemy się wydostać z tego stanu bałwanka, tylko szkoda. W ogóle jakby to śmiesznie wyglądało, gdybym tym bałwankiem mógł strzelać na przykład tym błyszczkie. Wyobrażacie sobie takiego bałwanka typu Rambo? To by było epickie. Jak coś mi podeśle jakiś, wiecie, coś w stylu fanarta, że bałwanek Rambo, to będę wzruszony.
Będę tym na serio wzruszony. Ale okej. Okay. Tak szczerze, nie jestem przyzwyczajony do komentowania grania w ogóle Metal Slug'a bez muzyki, a teraz to robię. Więc jeżeli mój komentarz jest do dupy, to zrozumiem to jakoś, ale no... Skupienie w tej grze bierze górę. O tym chodziło. I... Co? Nic. Ale... Przyznam, że jest to dobre, bo przynajmniej jakoś, jako tako się uczę, jak postępować też z skupieniem. Się skupiać trzeba. Mam jeszcze... O kurde. Ja na takim mini pasku życia leciałem, ale ja... Aha. Nie możemy jakichś płynnych strzałów do góry oddać. To jest dziwne, przyznam. Ale... Nie powiem też, że nie zrozumiałe. Bo tu akurat mogę się zgodzić, że to mogłoby być trudne i... Okej. Okay. No i po co wstawać? No i po co wstawać? Zginąłeś tylko, no i masz za swoje. Uratowałem was. Moglibyście mi chociaż pomóc, nie? Oż, ty mały. Nie no, nie mówcie mi, że to jest już los. Naprawdę zaraz się nieprzyjemne słowa pojawią z mojej strony. Nie no, Metal Slug 7 to było coś epickiego. Te poziomy były długie, ale nie były straszne. Strasznie długie. Ale to już jest po prostu przesada, żeby robić takie krótkie poziomy. No co, 17 minuta już jest chyba nagrania i ja już kończę grę. Powoli. Już trzecia misja to już jest mniej więcej połowa gry. Powiem mniej więcej, bo przecież misji jest 6 w końcu. Czyli 5 misji finałowa. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra. Au. No i władował się z kolcami. Nie, to już przesada. Oczywiście nasz główny przeciwnik odleciał. Nie wierzę po prostu. No średnio mi wychodzi jedna misja to 5 minut. Nie wierzę. Co oni zrobili z tym Metal Slugiem? Albo nie sądzę, że już się stałem taki dobry, bo to jest raczej niemożliwe, ale... No ale no nie wiem. Po prostu brak mi słów. A co to? Już myślałem, że to jest deska do latania, jak miał Marty McFly w Powrocie do Przyszłości dwójce i trójce zresztą. Ale nie ma tak dobrze. W ogóle trzeba wreszcie się będzie zabrać kiedyś za powrót do Back to the Future The Game od Telltale Games. No serio, tą grę chciałbym zrobić jako Leslie, ale czekam akurat na spolszczenie. Znaczy, wiem, że mam w końcu polską wersję na PS3, ale jakoś zacznę sobie wersję na PC, jeżeli już wyjdzie to spolszczenie, bo podobno epizod pierwszy jest skończony, epizod drugi jest też skończony, epizod trzeci w trakcie, a czwarty i piąty jeszcze czeka na przetłumaczenie. My chcemy tam. To jest zbyt oczywiste według mnie, pójście na górę. Ale ja pójdę dołem. I znowu do jakiś krypt się udajemy. Świetnie. Lol. Ale gościu. Ten problem. Aha, no i oczywiście nasze ukochane mumie. Zabijcie mnie. Just kill me.
To jest właśnie takie śmieszne, jak na przykład macie jakieś, narysowaliście jakiś okropny rysunek, często się takie pojawia, jeżeli narysowaliście jako postać, to często się pojawia taki komentarz. Ten rysunek, ta postać patrzy na ciebie i mówi, proszę zabij mnie. Właśnie tu jest coś podobnego. Just kill me. Just do it. Just do it! Make my dreams come true. Make your dreams come true! No serio. Michał mnie tam mówił, czyli pomidory, jakbyście nie wiedzieli. Że on już strasznie leje z tego Shia LaBeoufa, którego daje do edycji. Strasznie go nadużywam. I to jest dobre, według mnie. To jest dobre, bo przynajmniej jest śmiesznie. Ale czy się tylko i wyłącznie dobra zabawa i co? To już jest niefajne. Przecież ten, nie wiem. Żół. Mógłby Mógłby spokojnie przecież tu wskoczyć. Serio, tu było lekarstwo jak. Ominęłem, jestem za. Złego tego słowa znaczenie. Znaczy nie wiem jakie miałoby być złe znaczenie słowa zarąbisty, ale no. No ale no, ja umiem wszystko. Nawet umiem złe znaczenie słowa zarąbisty wytworzyć. A to już jest talent. Moi drodzy. Ja nie mogę więcej was matka nie miała. Just kill me. Dziękuję. Ja na samym tym miejscu chyba zdobędę parę kontynuacji. Znaczy zdobędę. No jakoś tak o... Powiedzmy, że będzie głupio, ale dobra. O, nareszcie coś porządnego. Do it! Nareszcie. Samą porę, bo już mi się nudziło. Ja w siebie nie wierzę. Dziękuję za uwagę. Ha! Zdążyłem. Dobra. Do it. No nie! To już była hamowa. A to, moi drodzy, było samobójstwo. Hamowa i samobójstwo w jednym. Houston, mamy problem. O, dobra. Die. Just die. No to już nie było. Lecimy. I ogólnie udało mi się poprawić. Po pierwsze, z takich newsów. Udało mi się wszystko w Raymanie 3 zrobić w HD. Dzięki za. Tutaj podziękowania będą dla użytkownika. Forum Rayman PC, czyli Shadorino, który zgodził się zrobić patcha do swojego już starego patcha, to jest taki patchcepcja, że zrobił patch dla polskiej wersji językowej, za co mu serdeczne podziękowania będą i na pewno poradnik się jakiś pojawi, żeby zrobić Rayman 3 w prawdziwym HD, a nie w tym a nie żeby wydać pieniądze na to gówno, które się śmie nazywać HD, gdyż się uruchamia w 576i. W domyśle. Tylko jak się już ma podłączone kablami HDMI, to się dopiero HD włącza. I wersja europejska nie ma głosów kapsenek. Więc kolejne, ale. Nie no, kolejny boska. Ja nie mogę. No dobra, przyznam, teraz mi zajęło 7 minut, ale. Serio.
No, just die. Widać się to czeka. Jest pod 100 przebiegów. Just do it. Dobra, dobra. Tak się przez... Tak się przez chwilę zastanawiałem, co robią te różne specyfiki. Ale no jak widać, one niezbyt dużo robią. Ja po prostu nas zamieniam albo w zombiaka, albo chyba mówię, sądzę, że te niebieskie to robią. Chociaż żółte to przed chwilą mnie zamieniły w zombie. A te niebieskie to no po prostu, jakby to powiedzieć, nie umiem ubrać słowa. Obstawiałbym, że te niebieskie zamieniają mnie w mumię. Dobra, łyk herbatki. Wiesz co, jednak przejdziemy całą grę. Wiem, że miałem tego nie robić, ale... No, to już jest krótkie. No, jeszcze dwie misje zostały. No i po prostu... Na potem na 10-minutowy odcinek tego mi się nie chce przeznaczać. Zrozumcie mnie. Jesteś piraci, tutaj są. El Capitano. Dobra. Co on mi dał? No, serio. Hamuła. Świetnie. Jeszcze we mnie miecz, szabla, przepraszam. Wiesz co, znam się trochę na tym. Jestem w stanie odróżnić miecz od szabli, bądź co bądź. Może że to nie jest dosyć trudne, ale rozumiem, jak ktoś nie umie tego zrobić. Bo bądź co bądź jeszcze jest do fechtunku miecz. To jest dosyć różnica. Znaczy nie wiem, jak to się fachowo nazywa, nazywam to po prostu miecz do fechtunku. W każdym razie to jest taka jedna rzecz, którą wiem. O, kolejne chyba jakieś tajne przejście to jest. No dużo tutaj tajności w tej grze jest. Ale dobra, no przynajmniej jest ciekawie. Odkrywacie ze mną tę grę właściwie. To są jakieś serio dla mnie nowości. Bo wiecie, bo jak sam grałem, to najprawdopodobniej po prostu szłem przed siebie, nie zważałem na nic. A tutaj teraz, jak widzicie, no trochę wolniej to muszę wszystko robić, żeby też nadążać z mówieniem samym i... no, wychodzą teraz takie właśnie sekrety. Szkoda, że tak nie ma w Raymanie Trójce. No to było ciekawe. Gdybym tak na przykład z wami odkrywał sekrety w Raymanie Trójce. Znaczy... Nie, no przecież... Przed ostatnim odcinkiem, który nagrałem, było odkrywanie sekretów. Ale tak, Shadowino wydał patch, bo kompletnie uciąłem temat, przepraszam za to, ale jak się zagadam, to... Ja często ucinam takie tematy, więc przepraszam za to. Problem, że Shadowino zrobił patch dla polskiej wersji językowej. I to jest świetne, bo cutscenki teraz działają w HD, bo to są cutscenki z Raymana 3 HD, więc cutscenki są w HD. Po prostu są wyrenderowane w mniejszej rozdzielczości, bo gra nie obsługuje wyższych rozdzielczości w cutscenkach. I po prostu dokleił polski język. Ale to jest serio podziw dla mnie, że on... Jemu udało się to zrobić tak, żeby w grze to wszystko działało, co jest... Bo ja na takim poziomie, no chciałbym być na takim poziomie jak właśnie no na przykład Shadowino, jeżeli chodzi o informatykę, bo wow. To człowiek właśnie dla mnie zdobył podziw dzięki temu. No, no fakt, no ze wcześniejszym patchem już zrobił podziw, ale że po prostu przerobił ten angielski na polski, to jest dopiero dla mnie. I właściwie to ciekawi mnie, czy dzięki temu moglibyśmy na przykład przetłumaczyć tą
tajemniczą, nieprzetłumaczoną cutscenkę, czyli no, z Begoniaxą i Razofem. Z Begoniaxą i Razofem i wkleić ją do gry. To by było świetne według mnie. No i ciekawe, czy tak się da, bo tak, mówiłem, że fajnie by było, gdyby Rayman 3 został sakowany, no i no niestety, jak się dowiedziałem, jest to bardzo trudne, ale no cały czas ludzie starają się to zrobić. A to jest właściwie takie, jakby to powiedzieć, zaznaczenie, że już wielki postęp został zrobiony. Dobra, wchodzimy do łodzi podwodnej. Nie wchodzimy, to nie jest nasza łódź. To jest boss. Nie, no ja ten poziom zacząłem, kiedy było 26 albo 27 minuta nagrania. Jest 30. To już jest smutne. Zepsuli tą część. Dobra, to nie jest dumne do ominięcia, już gorzej z tymi kolejnymi rakietami. Nie, no dobra. Easy. Zaraz to rozwalę. Już ta. Łódź podwodna jest w ukrytanym stanie. No i już zniszczona. Nie. Jeżeli ja przechodzę to ten poziom 3-4 minuty, to ja nie mogę. I misja finałowa, dziękuję bardzo. Final mission. Start. No wiedziałem. No i teraz się opuszczamy na linię, by dojść do bazy wroga. To jest szczerze świetnie wymyślone. Tylko szkoda, że nie możemy szybciej spadać. Wiecie, tak na YOLO. YOLO. O, naprowadzające rakiety. To jest to, czego chciałem. To są chyba te... Nie. Jakby to działało? Sorry. To są chyba te... Aha. Najpierw węgi zasób po prostu. Nie no, ta piosenka cały czas mi siedzi w głowie z Lego przygody. Na serio, ta piosenka jest... nie jest straszna, ale po prostu to jest okropne, jak ona może wejść do głowy. Dobra, coś sobie tam pogrzebiemy w kieszeniach i jakimś sobie się wydostali. Okay. Zdejmiemy heavy machine gun. Ko! No. Fio. Nie wiem, czy musiałem powiedzieć ej. Dobra. Widzimy tutaj nowy typ żołnierzy, czyli niebiescy żołnierze, tak właściwie nie różnią się niczym. Tak samo jak ci żółci. Tylko to jest... Oni są coś na rodzaj, wiecie, że różnią się kostiumem, w sensie, że to jest takie zaznaczenie stopnia, czyli ci zieloni to są po prostu żołnierze, ci żółci to są tacy dowódcy, a niebiescy to są komandosi. Już tacy, nie wiem, ja to tak interpretuję. Możecie mi powiedzieć, jaka jest wasza interpretacja, jeżeli chcecie. Bo niestety nie wiem. A szczerze, no chętnie bym posłuchał waszych teorii. Tak samo jak... co tam było? Fikać kucyka? Coś w tym stylu? Kapibar aż 3 teorie podał. Co było świetne. A później sam tego zrobiłem research i okazało się, że
To jest to, że wiecie, że po prostu koń sobie tak, nie wiem, poskakuje czy coś w tym stylu. No jeżeli naukowcy tutaj też chcą zabłysnąć inteligencją swoją wojenną, której nie mają. Ha! Pocisk. Pocisk po prostu jak, nie wiem, jak tłokiem. Tłokiem mieczem. Chyba seria. Tłokiem i mieczem. Ja nie mogę. Chwila, moment. Dobra. Wszystko jest okej. Okay. Nie wiem. Też tak macie, że przez cały dzień nic od was nie chcą. Wszystko jest... Oto... Jestem małpo! Nowa transformacja. Dobre... To jest świetne. Najlepsza... Najlepsza transformacja po prostu. Ale beka. Mogę sobie tu po prostu stanąć i... Ej, najlepsza transformacja. To jest najlepsza transformacja w całej grze. No świetnie. Ale dokończając to, co chciałem. Wy też tak macie, że po prostu nikt nic od was nie chce, ale jak już coś robicie i chcecie coś skończyć, to od razu wszyscy od was wszystko chcą. Bo ja tak właśnie miałem. To jest okropne, to jest bad. I chamskie przy okazji. Mówicie nawet, że jestem zajęty troszkę. Ale nie, musicie to zrobić. Co z tego, że jesteście zajęci? Dobra. Ale lecimy. Czas na moje wywody. What? Przeskoczyłem go sobie po prostu. Najzwyklej w świecie. A, to jest chyba lek na całe zmałpienie. Bo wiecie, małpować każdy może. Ha. Nie wiem, czy to miał być żart, czy nie. Powiedzmy, że to było po prostu żałosne. Spoko. Lecimy. Kurde. No i znowu jestem na innym pasku. Świetnie. Lepiej być nie może. Załomiście. No. Androidy. Już się trochę z tymi gigatkami spotkałem. Nie w Metal Slugu, ale ogólnie się z androidami spotkałem. Nie chodzi mi tutaj o robotyczne dziewczyny, jakby ktoś sobie nie myślał. Tylko chodzi mi, że w grach innych się już spotkałem z czymś takim jak Android. Też nie chodzi mi o system operacyjny. Okej, okay, co sądzę, że to jest będzie. No, finałowa walka na 100%. Gościu nie nędzę cię. Co to za bliski? Nie, na 100% nigdy tego nie przyszedłem. Nie pamiętam tego. To już to jest jakieś, wiecie, sekretne zakończenie, którego nigdy nie odkryłem. To jest właściwie jakiś pomysł. Dobra, nie żyję. Nie. To już wiemy, czemu on... That explains everything! Hej. Czy się... Wait... What?
Ale to wyjaśnia wszystko. Właściwie dlaczego on cały czas powraca. Bo to nie jest ta sama osoba. To jest po prostu jakaś masa androidów cały czas. Nie no ludzie, to właściwie ma sens. To ma sens. Wydaje mi się, że to jest... No, wiedziałem. Nowa walka nie może być taka prosta. Ale nie sądzę, żeby to była finałowa walka, bo nie, to nie jest nasz główny antagonista. To jest niemożliwe, żeby to była ta sama, żeby to była finałowa walka. To sądzę, że później będzie coś jeszcze. Okej. Też co, znowu jakiegoś? Wytypasz? Coś tak sądziłem. Dobra, easy. Podskakiwałem cały czas sobie, jakoś udało mi się uniknąć ich. Myk! Jeden padł, drugi padł. Trzeci padł, czwarty padł. Właśnie znów, że chyba raczej tutaj kanka 4 za jednego będziemy robić z pomidorem. Nie wiem czy... Nie, z Irelexa i z Sebulba chyba też. Nie wiem właśnie, żeby mi akurat naszło, żeby gadać o 4 za jednego teraz. Aż się klanku. Dobra, ewakuacja jest. Po prostu cała... Możliwe, że cała nasza czwórka będzie robiła 4 za jednego. W koopie. Nie jestem. Jestem do końca pewien, jak to zorganizuję. Ale jakoś się trzeba to zorganizować. I wszyscy będziemy mieli od razu materiały na to, więc też będzie ok. Załogę Kuto, nie wiem. Chyba z pomidorem będę robił. Po czemu nie? Dobra, Eri. Nie wierzę. Koniec. Nie wiem, pewnie wyciąłem to, kiedy mnie nie było, więc nie wiem, jakieś 30-40 minut zajęło to. No przepraszam, że tak długo, ale... Nie chciało mi się po prostu tyle robić. 26, chyba... Chyba miałem około 60 iluś. Wszystkich tych moich... meg. Okej. Okay. Co się powiesz? O! 40! No mam przynajmniej przekąskę. W każdym momencie gra mi się podobała. I... jest świetne. Ta gra była strasznie krótka. To było za szybkie według mnie. To jest moje takie jedno ale do tej gry. Była świetna, była... Chyba to jest... Od teraz to jest chyba moja ulubiona część, ale była za szybka. Za szybko to wszystko zrobiłem, według mnie. Może nie wiem, to jest teraz moje czyste niezadowolenie, ale według mnie za szybko to wszystko trwało. Bo trójka widzieliście, 2 odcinki były. A tu? To pewnie po tym wycięciu będzie ile? 40 minut? Może trochę więcej? Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Już chyba będzie 86 śmierci, więc właściwie prawdopodobnie tylko Metal Slug 5 i challenge przegrany. Więc, no, innymi słowem, czeka mnie jednak Let's Play z Minecrafta. Ale tak, dzięki wam za oglądanie, na razie, cześć, pa pa!